Dzień dobry, dzień dobry. Czy mnie widać? Czy mnie słychać? Cześć wszystkim. Czy mnie widać? Czy mnie słychać? A jakże, siema. Widzę, że są znajome mordki. Elo. Cześć Aniu, cześć Dawidzie. A ja z Warszawy pozdrawiam, Agnieszko. Bardzo się cieszę, że widać i słychać w takim razie, że bez problemów technicznych. Jeszcze poczekajmy chwilkę na spóźnialski, bo jesteśmy jeszcze przed, tak czy siak przed czasem na rozpoczęcie prezentacji, a ja już udostępniam, poczekajcie, ekran, tak żebyście też widzieli prezentację. Jeszcze się poprawię, żebyście mnie lepiej widzieli. Mogę trochę inaczej też otworzyć jeszcze. To jest ten moment, kiedy możecie jeszcze skoczyć po coś do picia, zrobić sobie ciepłą kawę, herbatę albo nawet coś mocniejszego. Ja nie oceniam. Ważne, żeby było wam wygodnie, żebyście się rozsiedli i żebyście w pełnym komforcie mogli posłuchać dzisiejszej opowieści o pracowniku na LinkedIn, czy jest największym strachem czy skarbem naszej firmy. Aniu, bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję. Cieszę się, że koszula przypadła wam do gustu. Więc to jest ten moment, kiedy jeszcze macie chwilkę, żeby sobie coś nalać do picia, zrobić coś do jedzenia i wrócić jeszcze przed monitory i za chwilkę zaczynamy naszą prezentację na temat Employer Advocacy. Dzień dobry z Warszawy, Toruniu. Cześć Sebastianie. Jeszcze raz spróbuję ekran udostępnić, tak żeby było ładnie. O. No i teraz jest pięknie. Więc mam jeszcze chwilkę, poczekajmy na spóźnialskich, bo była przerwa 20-minutowa, więc jeszcze ludzie będą pewnie wracać. No właśnie widzę, że wchodzicie też masowo. Anna przybył, liczę na to, że powiesz, iż skarb. Odpowiem swoim standardowym hasłem. To zależy. Dobrze. Tu i Kuba się to jeszcze przyszedł. Możesz się przywitać. Cześć. My tu dzisiaj wszyscy w jednym studio. Pani Dagmara Pakulska jeszcze nawija. A może tam się wbili i powiem, żeby kończyła, bo przetrzymuję osoby, które miały tutaj być. Także dajmy jeszcze chwilkę, dosłownie dwie minutki i zaczynamy. O, jest Kamila Mizracka. Cześć Kamilo. Tak, uważajcie na diamenciki, różne emoji. Widzę, że ktoś czyta moje posty na LinkedInie, to strasznie miłe. I bakłażany, i awokado, i czereśnie, i banany, jeśli już te food emojis. Są bardzo, bardzo, bardzo zdradliwe i podchwytliwe. No dobrze, to może też nie przeciągajmy.
Ja będę miał podgląd, wiecie, to zminimalizuje trochę okno. Będę miał podgląd na to, co piszecie na czacie. Pytania możecie zadawać cały czas, bo ja jestem dla was, nie wy dla mnie. I też jeśli zacznę wpadać w jakiś słowotok, plątać się, wykonywać nieskoordynowane gesty, możecie zwracać na to uwagę. Gdybym powiedział coś niejasno albo coś wymagałoby powtórzenia, ewentualnie pojawiłyby się pytania w trakcie, pytajcie, będę odpowiadał na bieżąco, bo ja lubię tak bardziej interaktywne prezentacje niż wykładowe formy. Więc jeśli ktoś mnie nie zna, mam taką nadzieję, nazywam się Grzegorz Miecznikowski i od niedawna jestem growth managerem w firmie Sherby, firmie, która organizuje LinkedIn Local Virtual. Oprócz tego zajmuję się komunikacją, optymalizacją sprzedaży i rozwojem biznesu i ogólnie social media to jest takie moje, nawet nie drugie życie, pierwsze życie, więc spędzam w mediach społecznościowych stanowczo za dużo czasu. Łukasz Młynarz, mój banan się kisi w torbie, muszę wyciągnąć, zepsuje się. Fakt w tej samej chwili skumałem, jak to brzmi. No, nie brzmi. Cześć Doris, cześć Karolu. Więc ja się nazywam Grzegorz Miecznikowski i dzisiaj opowiem wam trochę o programach Employee Advocacy, a dokładnie jak je wdrożyć w waszych firmach i o czym musicie pamiętać, kiedy wasi pracownicy są w mediach społecznościowych. Przygotowałem już krótką agendę. Będzie też o tym, dlaczego warto wpuszczać pracowników do mediów społecznościowych i dlaczego wasi pracownicy tak naprawdę mogą zrobić wam super dobrze, jeśli chodzi o komunikację firmową. Czy wyjaśnię wam i powiem, czy rzeczywiście pracownik może więcej, czy jego zasięgi są rzeczywiście większe niż stron firmowych, bo to jest taki mit, który chodzi od zawsze, czy strona firmowa i taki problem, czy strona firmowa albo fanpage, czy jednak profile osobowe i budowanie marek osobistych pracowników. No i czy pracownicy w social media to gotowy kryzys wizerunkowy, dlatego że bardzo wiele firm obawia się tego, że pracownik, cześć Marcinie, wszyscy mi donoszą, że Pakulska przeciąga prezentację i dlatego tutaj nie ma za dużo osób, ale już się pojawiają, jest nas 87 aż, więc całkiem zacnie bym powiedział. Buongiorno. To o tym też powiem, dlaczego tak się dzieje, dlaczego LinkedIn bardziej lubi profile pracowników niż strony firmowe i odpowiem też na to pytanie, czy pracownicy social media to jest gotowy kryzys wizerunkowy i co zrobić, żeby tego kryzysu nie było, dlatego że bardzo wiele firm obawia się jeszcze, że pracownik, który legitymuje się nazwą firmy i podpisuje się nazwą firmy na swoich profilach, to jest gotowe zagrożenie, a wcale tak nie jest, albo jest, opowiem później. Jak dobrze wiecie, pytanie, kto z was prowadzi w ogóle stronę firmową na LinkedInie albo zajmuje się fanpage'em? Ja, to jest ten moment, kiedy możecie odpowiadać, a ja popiję sobie wodę. Łukasz Mynasz, ja chciałem, nie pozwolić mi. Stronę na LinkedInie i Facebooku, Jezu, jak was dużo. Słuchajcie, social media z roku na rok nabierają na znaczeniu i cały czas zyskują na popularności. Szacuje się, że już około 40% globalnej populacji korzysta z mediów społecznościowych. Na samym LinkedIn jest dzisiaj 600 milionów osób globalnie. W Polsce to jest grupa 4 milionów osób. Mi kazali. O. Na FB Insta prowadzę Łukasz Bonasz. Czyli widzę, że jakby wszyscy prowadzicie profile firmowe i dobrze wiecie, że z tymi mediami społecznościowymi jest tak, że one cały czas się zmieniają, że cały czas przybywają nowe kanały. Nikt nie podejrzewał, że TikTok przecież tak eksploduje i wybuchnie i zyska taką popularność i cały czas tak naprawdę zmienia się to, jak powinniśmy się komunikować w danych kanałach. I jest to wymuszone nie tylko przez naszych odbiorców, ale także przez zmiany, które zachodzą już w obrębie danych portali społecznościowych. Bo i dobrze wiecie też, że trudno jest prowadzić firmową komunikację, dlatego że ta firmowa komunikacja zwykle staje się już dla odbiorcy
nudna. Ona często też na stronach firmowych albo na Facebooku, na Twitterach, na Instagramach jest produktowa, tam gdzie produkt wcale nie jest na przykład najbardziej sexy i staje się dla użytkowników mediów społecznościowych już niewiarygodna. To jest taki piękny obrazek, który pokazuje, dlaczego ona jest niewiarygodna, jak użytkownicy social media podchodzą do brandów. Żaden brand nie jest swoim przyjacielem. I taka jest prawda. My zawsze chcemy sprzedawać, a nie zawsze chcemy pokazywać i dawać dodatkową wartość. Dzisiaj każda firma jest liderem na rynku. Każda firma jest najlepsza. Każda firma ma elastyczną ofertę albo ofertę skrojoną na miarę. Ile razy to słyszeliście? Ile razy słyszeliście, że firma jest liderem na rynku, albo moja ulubiona fraza, wiodąca marka? Tysiąc razy, dokładnie, milion razy. Każda marka taka jest. I trudno się wyróżnić w tej komunikacji firmowej coraz bardziej i coraz trudniej jest złapać uwagę użytkownika. Jest taki sobie amerykański marketer, Jay Baer. Wiadomo, że jak coś jest ze Stanów, to jest większe, lepsze i od razu można się na to powoływać, bo wszyscy, jak Ameryka, to fajnie, ale rzeczywiście Jay Baer jest super ekspertem. Napisał parę lat temu książkę Ufility, How to Sell Smarter i on w tej książce przekonuje, że żeby tak naprawdę wygrać walkę o uwagę naszych klientów, trzeba być użytecznym. Bo Ufility to nie jest nic innego jak połączenie dwóch angielskich słówek, you and utility, czyli ty użyteczny, więc zamiast pisać, że jesteśmy kolejną wiodącą marką na rynku, kolejnym liderem w branży, zamiast opisywać to, że mamy te produkty elastyczne czy oferty skrojone na miarę, po prostu być użytecznym. Natomiast firmy zwykle w postrzeganiu osób, które korzystają z social media, czyli naszych klientów, naszej grupy docelowej, nie są postrzegane cały czas jako użyteczne. I tutaj wchodzą pracownice. Dlaczego? Dlatego, że według raportu Edwig aż 76% osób bardziej ufa treściom udostępnianym przez swoich znajomych niż treściom firmowym. Co to oznacza? Oznacza to w praktyce to, że w momencie, kiedy rzeczywiście jest tak, że LinkedIn lubi profile prywatne bardziej niż profile firmowe, ale o tym też zaraz, dlaczego i jak to się dzieje, ale także użytkownicy social mediów bardziej ufają temu, co udostępniają nasi pracownicy, ich znajomi, ich rodzina, ich przyjaciele, niż to, co udostępni ich pracodawca. Dlaczego się tak dzieje? Dzieje się też dlatego tak, że trochę te procesy sprzedażowe, znaczy bardzo się zmieniły w ciągu ostatnich lat, one wyglądają już zupełnie inaczej, ale także w momencie, kiedy social media nabierają tej potęgi cały czas bardziej, tak jak pamiętacie, mówiłem, że 40% globalnej populacji korzysta już z mediów społecznościowych, każdy z nas może być influencerem i każdy z nas jest tak naprawdę influencerem, mikroinfluencerem nawet, bo wystarczy, że napiszecie, że to nie jest dobry pracodawca, albo nie kupujcie tam butów, albo nie kupujcie od tej firmy produktów, bo nas wysiudali, to wtedy kilka osób z waszego najbliższego otoczenia social mediowego zapamięta to. I nie kupią tego produktu, nie pójdą do tego sklepu, nie skorzystają z usług tej firmy, nie będą aplikować do pracy w danej firmie. Dodatkowo, według badania Nielsen, employee advocacy wspiera też, bo czym są w ogóle, a nie powiedziałem tego, a wy się nie upomnieliśmy, czym są programy Employee Advocacy. Employee Advocacy to są wszystkie te programy, które promują komunikację pracownika, czyli zmieniamy wtedy model komunikacji z jednego do wielu, czyli na przykład z naszego fanpage'a czy company page'a na LinkedInie, na model wielu do wielu, czyli wtedy wykorzystujemy profile pracowników i ich zasięgi do tego, żeby informować o ważnych rzeczach. I te programy Employee Advocacy, one wspomagają także procesy rekrutacyjne w firmach, czyli macie już i cały content marketing i komunikację, ale także employee branding. Według badania Nielsen, które było przeprowadzone 2 lata temu, aż 85% absolwentów uczelni wyższych uznała, że to, jak traktujemy pracowników w naszej firmie, jest głównym kryterium wyboru miejsca pracy. A kto najlepiej powie, jak jest traktowany w miejscu pracy, jak nie nasz pracownik.
Wiodąca marka wiedzie klientów na pokuszenie albo zatracenie. Każdy chce być szanowany. Dokładnie tak. Ale employee advocacy łączy się także z programami social sellingowymi, czyli ze sprzedażą w mediach społecznościowych. A jak podaje sam LinkedIn, aż 74% kupujących w sektorze B2B i 84% menadżerów C-level korzysta z mediów społecznościowych przy podejmowaniu decyzji o zakupie. Bo jeśli nie wiecie, albo się nie domyślacie, to my jesteśmy dzisiaj w ogóle najmądrzejsi. Po pierwsze, wszystko chcemy mieć on demand, czyli jak zadajemy pytanie, to chcemy mieć odpowiedź dzisiaj, ale także media społecznościowe sprawiły, że i Google, i media społecznościowe sprawiły, że wiemy wszystko już najlepiej. Wiemy wszystko lepiej nawet niż nasze babcie, nasze mamy i wystarczy tak naprawdę jedno pytanie na Facebooku, czy jedno pytanie na LinkedInie, żeby dostać masę odpowiedzi i masę rekomendacji i z tego social buying tak zwanego stylu czy jakby trendu korzystają i menadżerowie średniego szczebla, i wyższego szczebla, i C-level, kiedy szuka i poszukuje dostawcy. Dodatkowo 76% potencjalnych klientów jest gotowa i jest zainteresowana nawiązaniem rozmowy w mediach społecznościowych z wami, z waszymi, no właśnie, nie z waszymi firmami, tylko z waszymi sprzedawcami, bo my dzisiaj kupujemy od ludzi, a nie od firm. Dlatego te marki osobiste nabierają cały czas znaczenia i nam jest łatwiej tak naprawdę zapytać Kasi, Basi, Piotrka, czy możemy dostać ofertę, umówić się na spotkanie sprzedażowe nawet z Kasią, Basią czy Piotrkiem, aniżeli napisać na company page'a, czy gdzie nie możemy pisać, albo napisać na Facebooka, albo napisać maila, który nie wiemy do kogo trafi. I kto na niego odpowie i kiedy przede wszystkim na niego odpowie. I dodatkowo programy Employee Advocacy pomagają wam trochę oszukać przeznaczenie. Nie wiem, czy kojarzycie ten film. Kto kojarzy serię filmów Oszukać przeznaczenie? Angelika i ja. No i super. Widziałem ze dwa, ich było z 6 czy 7 nawet. Ale z dzisiejszymi zasięgami w mediach społecznościowych to jest właśnie trochę jak z tymi filmami. To jest wieczne oszukiwanie przeznaczenia i chwytanie się różnych trików, żeby te zasięgi ze stron filmowych, czy nawet z Facebooka, z fanpage'y po prostu zwiększać i zwiększać wskaźnik wirusowości kontentu. Dlatego nie wiem, czy wiecie, ale tylko 11%. Nie wiem, ile macie fanów na przykład na Facebooku, jeśli Facebooki prowadzicie, no ale około 11% waszych fanów widzi posty organicznie, z całych 100, czyli jeśli macie 1000 fanów, jest szansa, że maksymalnie 100 osób zobaczy post organicznie bez wsparcia reklamą. Bo te algorytmy w mediach społecznościowych, one się też zmieniają i cały czas zmieniają się na niekorzyść firm, no bo wiadomo, na koniec dnia na przykład Facebookowi zależy, żebyśmy płacili coraz więcej kasy na reklamę i reklamowali się na tym Facebooku, bo te portale też muszą przecież na czymś zarabiać. Tak samo zmienia się algorytm LinkedIna. On już nie wygląda tak, wygląda dzisiaj mniej więcej w ten sposób, to jest model dystrybucji treści na LinkedInie, który promuje, uwaga, nie strony firmowe, a profile osobowe, czyli profile waszych pracowników. Dzisiaj algorytm LinkedIna ma 3 sygnały rankingujące. Pierwszym z nich są relacje osobiste. I w tym sygnale, w tym punkcie LinkedIn sprawdza po prostu z kim się znamy. Z kim wymienialiśmy wiadomości, kto lajkował nasze posty i komu my lajkowaliśmy posty, kogo polecaliśmy, z kim, u kogo komentowaliśmy, jakie były wzajemne ilość interakcji między nami, udostępnień, reakcji czy komentarzy. Więc to jest też tak, że tych relacji osobistych raczej z firmą nie będziemy budować i trudno nam jest budować z firmą, zwłaszcza jeśli chodzi o wymianę wiadomości, więc tutaj uwaga, już te relacje osobiste, jeden punkt z company page'a wam odpada, jeśli chodzi o algorytm. Drugim sygnałem rankingującym w algorytmie treści LinkedIna są zainteresowania, czyli algorytm bierze treści, którym pod uwagę to i wyświetla nam to, czym my się możemy zainteresować, biorąc pod uwagę na przykład to, w jakich grupach jesteśmy, to jakie strony firmowe śledzimy,
co mamy napisane na naszym profilu, bo wyłapuje też słowa klucze algorytm, on wchodzi na nasz profil i sprawdza, czy my się interesujemy i to na przykład, jakie hashtagi śledzimy. No i trzeci punkt to jest prawdopodobieństwo zaangażowania, czyli tutaj po pierwsze sprawdzane jest to, z jakimi treściami, z jakim typem treści, czy były to zdjęcia, wideo, posty tekstowe, prezentacje, wchodziliśmy już w interakcję i jaki jest czas reakcji na tym poście. Więc jak widzicie, tak naprawdę LinkedIn tak samo jak Facebook, czy tak samo jak Instagram, czy Twitter promuje po prostu te relacje międzyludzkie i to tak naprawdę przemawia na korzyść też tego, że wy możecie wykorzystywać pracowników, zachęcać ich do tego, żeby z firmą się bardziej utożsamiali i pomagali ją promować, pisali posty i budowali swoją markę osobistą, bo dla was to jest sytuacja win-win, tak samo i dla pracownika, i dla was. Czy macie pytania do tej części? Czy macie pytania do tej części? Tak, to pytajcie, zadawajcie pytania cały czas na czacie. Jak coś będę poruszał potem, to po prostu powiem, że co to ten słynny duel tam? Marcin Sokołowski. Zapraszam na moją stronę, gdzie ostatnio tłumaczyłem, czym jest dwell time, ale dwell time to jest czas, który spędzamy na poście, czyli na publikacji, więc LinkedIn też ocenia to, ile czasu poświęcamy czytając daną publikację czy dany artykuł i na tej zasadzie będzie ten post potem promował i też nam wyświetlał po prostu inne posty. Więc jak widzicie, programy Employee Advocacy są w dzisiejszych czasach, przy zmieniających się algorytmach social media, które promują, Aleksandra Banaś, czytałam ten post, bardzo dziękuję, bardzo mi miło, przy zmieniającym się świecie social mediów i środowisku social mediów i zmieniających się algorytmach, które promują się relacje osobiste, tak naprawdę employee advocacy jest fajną metodą na to, żeby po pierwsze zwiększać firmowe zasięgi, żeby o firmie informować o tym, co się w firmie dzieje za pomocą rąk, ust naszych pracowników. I wcale nie jest tak trudno wdrożyć program Employee Advocacy, natomiast musicie pamiętać o kilku krokach, które trzeba podjąć, zanim to zrobicie. Przede wszystkim musicie opracować zasady takiego programu, czyli stworzyć cały dokument, w którym opiszecie, na czym polega u was w firmie program Employee Advocacy, czego wymagacie od waszych pracowników, ale też co wydajecie waszym pracownikom w ramach tego, że biorą udział w tym programie. Bo nie możecie też przymuszać waszych pracowników do tego, żeby... To nie jest tak, że po dzisiejszej prezentacji wchodzicie do firmy albo wchodzicie do tam open space'a i mówicie, dzisiaj wszyscy macie wrzucać posty na LinkedInie. Nie możecie nikogo do tego przymusić, musicie waszych pracowników do tego zachęcić i musicie ustalić czyste i jasne zasady gry, żeby to było wszystko fair i żeby to wszystko było zrozumiałe. Drugim krokiem jest zaktywizowanie też osób na najwyższym poziomie u was firmy do tego, żeby także brali udział w programie Employee Advocacy, na przykład na LinkedInie. Dlaczego? Dlatego, że przykład powinien iść z góry. I są badania, także robione przez LinkedIna, które pokazują, że w momencie, kiedy menedżerowie najwyższego szczebla angażują się na LinkedInie w informowanie o na przykład zmianach firmowych, kiedy sami mówią marki osobiste, kiedy sami mówią o firmie, w której pracują, którą zarządzają, tym łatwiej jest zaangażować się innym pracownikom także w działania i w programy Employee Advocacy. Ale idźmy dalej. Trzecim krokiem powinno być przeszkolenie waszych pracowników właśnie z tego, jak z LinkedIna na przykład korzystać. Dlaczego? Ano dlatego, że okazuje się, że 3/4 sprzedawców w Polsce i według badań, ale także tutaj mówię z doświadczenia szkoleniowca, nie potrafi w social media. Co to oznacza? Oznacza to, że na przykład handlowcy nie wiedzą za bardzo, co mają robić na tym LinkedInie, nie wiedzą za bardzo, co mają robić na Facebooku, co mają robić na Twitterze czy na Instagramie, w zależności w jakiej branży pracują i nie wiedzą, jak te kanały powinni czy mają wykorzystywać.
nie wiedzą, co wrzucać, jak wrzucać, o której godzinie wrzucać, jak publikować, jak nawiązywać kontakty, to wszystko wychodzi bardzo nienaturalnie. Więc w momencie, kiedy chcecie, aby wasi pracownicy byli efektywnymi ambasadorami waszej firmy, powinniście dać im do tego narzędzia i przeszkolić ich z tego, jak z danych portali, tam gdzie są i tam gdzie budują swoją markę osobistą, korzystać. No i nie ma też programów Employee Advocacy, Social Selling czy Employer Branding bez treści, bo content is the king i rzeczywiście bez contentu też nie jesteście w stanie zbudować ani waszej marki osobistej, ani marki osobistej waszych pracowników. Oczywiście możecie jakby zostawić waszych pracowników na pastwę losu i mówić: hej, od dzisiaj publikujecie, jesteś w programie Employee Advocacy, musisz pisać artykuły, musisz rzucać posty, ale z drugiej strony możecie też content przygotować dla waszych pracowników, czyli zmapować sobie w całym tym procesie i w całym programie Employee Advocacy najważniejsze na przykład wydarzenia firmowe, najważniejsze informacje, o których chcecie, żeby wasi pracownicy, strasznie mi się język dzisiaj włącza, pracownicy na nic nie informowali swoją sieć kontaktów i po prostu im ten content dostarczać. Tak samo jeśli chodzi o newsy branżowe, bo wiadomo, jakby to powinna być symbioza, więc dział marketingu powinien stricte i bardzo ściśle współpracować, na przykład z działem sprzedaży, czy z innymi działami w firmie, jeśli chodzi o produkcję tych treści, bo to jest wtedy najbardziej efektywne. Zaraz powiem, jakie wskaźniki możecie stosować do tego, żeby mierzyć działania programu. Natomiast też możecie korzystać z narzędzi zewnętrznych tutaj, jeśli chodzi o przygotowanie treści, czy o szerowanie tych treści i dzielenie tych treści. Nie wiem, gdybym nie zaniecił was do tego, żebyście weszli na stronę Sherby i zobaczyli, jak to wygląda, bo my takie narzędzie oferujemy, ale nie o tym jest prezentacja. I przede wszystkim, i to jest ostatni krok, musicie wiedzieć, jak liczyć efekty działań Employee Advocacy, to jest to, co Sylwia pyta. Po pierwsze, możecie liczyć zasięgi. Zasięg to jest taki wskaźnik bardzo budujący ego, czyli porównać na przykład zasięgi z company page'a i z profili osobistych i je po prostu sobie zliczyć. Do tego też są narzędzia zewnętrzne, bo możecie to robić oczywiście na piechotkę, ale możecie posiłkować się tutaj rozwiązaniami, które są dostępne na rynku. Możecie liczyć nowe kontakty w sieci waszych pracowników, czyli to, jak te sieci kontaktów rosną, zaangażowanie pod każdym postem. Możecie też, nawet jeśli robicie wskaźnik zasięgowy, możecie robić tak naprawdę, jeszcze obliczać sobie AWE, czyli ekwiwalent reklamowy. Wystarczy wtedy, że wejdziecie na przykład do panelu reklamowego LinkedIna i zobaczycie, ile musicie wydać pieniędzy na przykład na reklamę, żeby uzyskać taki sam zasięg, jaki mają wasi pracownicy, załóżmy w miesiącu, nie promując newsy czy treści filmowe. Co jeszcze możecie liczyć? Możecie liczyć też, ile publikacji jest udostępnianych na przykład przez waszych pracowników, sprawdzać, czy są jakościowe. I tak dalej, i tak dalej. Program też możecie oczywiście sobie grywalizować, możecie sprawdzać Social Selling Index i jakby też porównywać, czy waszym pracownikom Social Selling Index rośnie, czy nie, czy grywalizować po prostu już wewnątrz firmy po prostu działania, które prowadzicie. Mam nadzieję, że to było jasne, bo przy ostatnim się trochę zakręciłem. Ale czy pracownicy w social media nie będą robić tam kryzysów? I to jest takie pytanie, które pojawia się zawsze w każdym dziale marketingu albo komunikacji, no bo wiadomo, że jak pracownik jest w social media, to te kryzysy zrobić może i często je robi. Ja zawsze powtarzam, że kryzysy nie są wywoływane przez firmy, no bo firma sobie stoi, ma swoją siedzibę, no i trudno, żeby komuś tam zawadzała i zwykle zawiniają ludzie i zwykle ten czynnik ludzki rzeczywiście jest kryzysogenny. Te kryzysy też, pamiętajcie, one nie zdarzają się każdego dnia. To nie jest też tak, że jakby jest pracownik na LinkedInie czy tam na Facebooku i każdego dnia będzie miał robił kryzys. One się po prostu zdarzają od czasu do czasu. Te najgłośniejsze są oczywiście pchane dalej do mediów i jeszcze bardziej nagłaśniane. Ale czy pracownik jest kryzysogenny? Nie każdy.
W większości nie jest. Natomiast zdarzają się takie sytuacje, jak tutaj mój ulubiony case z Panasonicem. Pozdrawiam pana Sonika, jeśli jest na tej prezentacji. Nie wiem, czy kojarzycie tę sytuację, kiedy pan Piotr Zalewski zapytał się na LinkedInie, czy ktoś nie chciałby przygarnąć i zatrudnić jego asystentki, którą musiał niestety zwolnić. I pan Marcin Antecki, dyman plan z pana Sonika, zapytał się, czy ta studentka germanistyki z płynem niemieckim i angielskim odpowiedziana jest sumienna, dobrze się bzyka. Więc, nie wiem, czy, bo sytuacja jest znana, nie wiem, czy wiecie, jak się zakończyła. Sprawa trafiła do mediów nie tylko biznesowych, nie tylko do magazynów branżowych, nie tylko jest pokazywana na każdym szkoleniu praktycznie już teraz i na każdej prezentacji i jest case study, jak nie prowadzić komunikacji kryzysowej. Więc tych publikacji w mediach było około 80. Panasonic oczywiście przeprosił i napisał w oświadczeniu, że jakby pracownik nie wypowiada się w imieniu Panasonica, że poglądy pana Marcina nie są zgodne z polityką tej firmy, no i że zostaną wyciągnięte odpowiednie konsekwencje. Ale kiedy pisze się, że zostaną wyciągnięte odpowiednie konsekwencje, zgadnijcie, co robi społeczność. Nieważne, czy na LinkedInie, czy na Facebooku, czy gdziekolwiek indziej. Pyta się, jakie konsekwencje zostaną wyciągnięte i cisza. I cisza, więc tutaj jakby ten Panasonic trochę rzeczywiście dał ciała, jeśli chodzi o zarządzanie kryzysowe. Pan Marcin Antecki też się tłumaczył w ten sposób, że najpierw leżał w szpitalu i współpacjent wziął jego tablet i sam tak skomentował, bo ten tablet zostawił. Tak, dokładnie Marcin ma rację, firma odcięła się od pracownika, ale nie przeprosiła. To jest takie przeproszenie, przepraszanie bez przepraszania, czyli tak zwane hajzerowanie. Jeśli nie kojarzycie terminu, możecie sobie wygooglać, teraz może mówi się o hajzerowaniu, czyli kiedy firma teoretycznie przeprasza, ale nie przeprasza, czyli przepraszamy wszystkich, którzy mogli poczuć się urażeni naszym na przykład dowcipem. Pan Marcin Antecki w firmie nadal raczej pracuje, natomiast też nikt nie wymagał, żeby firma na przykład zwolniła pana Marcina. Ale ten kryzys obnażył tak naprawdę to, w czym polskie firmy są bardzo słabe, czyli w zarządzaniu kryzysowym. Ale żeby nie było, takie sytuacje, ja przejdę, to jest nieistotne, takie sytuacje zdarzają się także za wielką wodą, za oceanem. To jest firma Rose, która jest chyba odpowiednikiem naszej Castoramy, w sensie w Stanach. I to jest pan, który wrzucił na swój profil na Facebooku jako post prywatny, przepraszam, na Instagrama, na konto prywatne wrzucił rasistowski post ze stryczkiem zrobionym ze sznura, który można kupić w Lowe's właśnie i jakby z rasistowskim komentarzem, nawiązującym do pięknej amerykańskiej tradycji Ku Klux Klanu. Oczywiście to jest sarkazm, cynizm, więc jakby skończyło się tym, że pamiętajcie też, że w internecie nic nie ginie. Nawet jeśli wasz pracownik wrzuca wszystko prywatnie, nawet jeśli my wrzucamy wszystko prywatnie, nic nie stoi na przeszkodzie, żeby zrobić dzisiaj screena. Żeby ten screen potem obiegł cały świat. I żeby firma miała kryzys także globalny. Ale jest też tak, że oczywiście jeśli rzeczy pracownik rzuca i my rzucamy z pełną premedytacją i przekonaniem, że coś może być śmieszne, to nie zawsze żarty social media się sprawdzają, jak ten na przykład, zdjęcie byłego pracownika, który wrzucił na fanpage Taco Bella, jak właśnie tacosy tam oblizuje, skończyło się to też gigantycznym kryzysem, łącznie z kontrolami organizacji takiej jak Sanepid, wielkimi karami i potrzebą wprowadzenia nowych w ogóle wytycznych, jeśli chodzi o higienę w miejscu pracy i to, jak pracownicy do tego podchodzą. Ale zdarza się też, że rzucamy coś,
co zostaje z nami też na długo i zostanie albo z wami, albo z waszymi pracownikami, może zostać na długo i przykleić się nawet na 10 lat praktycznie, to jest pani Justine Sacco, która w grudniu 2013 roku, ona była z PR-ówką, rzeczniczką prasową w ogóle jednej z firmy z Fortune 100, napisała: lecę do Afryki, wsiada sobie w samolocie do samolotu w Waszyngtonie i pisze tweeta: lecę do Afryki, mam nadzieję, że nie złapię AIDS, żartuję, jestem biała. No i pani Justine wyłączyła wtedy telefon, rozlokowała się w tym samolocie, poszła spać, wysiada w Afryce, to poleciała, dokładnie wysiada w Afryce, włącza swojego nomen BlackBerry i okazuje się, że ma masę maili od wkurzonych dziennikarzy, od wkurzonego zarządu, od wkurzonych ludzi i masę retweetów, które potem wyznaczą jej karierę na kilka lat kolejnych, dlatego że pani Justine Sacco znalazła pracę w ubiegłym roku jako rzeczniczka prasowa jednej z firm notowanych na giełdzie NASDAQ, natomiast wcześniej bardzo, bardzo, bardzo trudno jej było się gdzieś zaczepić. Media społecznościowe pamiętają i Google też pamięta. Ale co zrobić, żeby takich wpadek nie było? Bo jak nawet jest spadka, to tak naprawdę można nią zarządzić. Komunikacja kryzysowa, to jest, o tym opowiadał i dzisiaj Kuba Sito. Jeśli ktoś chce, możecie się do mnie odezwać na LinkedInie, podeślę wam też swoją prezentację na temat zarządzania kryzysowego bez problemu. Sytuacjami kryzysowymi można zaradzić, można stosować zasadę 8P, można się na nie przygotować, ale tak naprawdę jeśli i przede wszystkim przygotować się na nie, jeśli chcemy być na nie przygotowani, powinniśmy wymyślić procedurę zarządzania kryzysami w naszej firmie. 70% polskich firm nie ma takich procedur w ogóle wprowadzonych i to jest ankieta robiona przez portal proto.pl. Naprawdę, w polskich firmach zarządzanie kryzysowe, jeśli się zdarza, to zdarza się, bo trzeba to zrobić, bo jest kryzys i po prostu robimy to na szybcika. Natomiast nie ma w przypadku social media większości opracowanych procedur, które mogłyby jakby kryzys łagodzić, pokazują i pracownikowi, i firmie, jak tym kryzysem najlepiej zarządzać. A takim dokumentem, o którym będę zaraz mówił, a o którym mówiliście, czyli social media policy, jeśli zobaczycie, to tylko 26% polskich firm ma taki dokument w ogóle opracowany. Co ciekawe, już tam, że 64% nie ma, to jest tam pikuś, ale to, że 10% na przykład osób zajmujących się mediami społecznościowymi albo pracującymi przy użyciu social media, czyli na przykład też adwokatów, ambasadorów waszej marki, nie wie, czy taki dokument w ogóle istnieje w konkretnej firmie. Więc social media policy to powinno być coś, co także opracowujecie i opracujecie na samym początku, przed w ogóle wdrożeniem takiego programu, co i jakby będzie to zbiór zasad korzystania z mediów społecznościowych przez waszych pracowników na każdym poziomie. Niezależnie, czy jest to prezes, uwierzcie, prezesom też się zdarza pełnić gafy, czy będzie to po prostu pracownik szeregowy, czy menadżer średniego, czy wyższego szczebla. Tak, Marcin ma rację, często ten dokument jest mylony z instrukcją obsługi sprzętu komputerowego, często jest mylony także z instrukcją obsługi na przykład LinkedIn, czyli jak założyć konto, jak zrobić profil, co powinno być na tym profilu, a nie to na przykład o czym pisać i jak pisać i w jaki sposób się wypowiadać na przykład w mediach społecznościowych. Często też firmy boją się, że nie mogą ingerować w to, co pracownik pokazuje w mediach społecznościowych i co pisze w tych mediach społecznościowych. Poczekajcie, zgubiłem okno, jestem już. Ale prawda jest taka, że mamy, przepraszam, możliwości prawne ingerowania w to, co pracownik robi w mediach społecznościowych w jednym momencie, kiedy na swoim profilu, który jest profilem prywatnym, bo umówmy się, profil pracownika jest zawsze profilem prywatnym, on ma prawo do własnych opinii, ma prawo do własnego zdania i do wrzucania własnych treści,
Natomiast w momencie, kiedy pracownik legitymuje się nazwą firmy, kiedy na LinkedIn jest podpisane, że pracuje tu i tu, kiedy jest podpisane, że na Facebooku, że pracuje w firmie XYZ, my mamy prawo ingerować w to, co opublikował, w momencie, kiedy po pierwsze jego wypowiedzi mogą być przyjęte i odebrane jako wypowiedzi jego pracodawcy, a po drugie, kiedy naruszają i standardy społeczności, i standardy współżycia społecznego. I dobre obyczaje, więc my wtedy możemy naprawdę ingerować, też nie musicie się obawiać, że nie macie w ogóle możliwości prawnych ku temu. Co powinna zawierać w takim razie polityka mediów społecznościowych, żeby nie była instrukcją obsługi komputera i instrukcją obsługi LinkedIna? Przede wszystkim powinna zawierać jasną informację o tym, kiedy pracownik zobowiązany jest przestrzegać social media policy, w jakich sytuacjach i pod jakimi warunkami. Łukasz Młynarz pyta w skrócie, jeśli nie mam wpisanego w profil nic o firmie, w której pracuję, to pracodawca nie może nic zrobić. Tak, trochę nie może nic zrobić, jeśli nie można cię powiązać z firmą, nie może nic zrobić. Tutaj mnie Karol już popędza, że za 10 minut wracam na stronę główną, a ja się streszczam. Social media policy powinna też zawierać prośbę o oddzielenie firmowego stanowiska od prywatnego, ale uwaga, też bez popadania w paranoję pod tytułem, że pracownik musi na przykład umieszczać disclaimer pod każdym postem, że to są moje prywatne poglądy. Bo tak się zdarza, już nieraz widzieliśmy razem z Timem Sherby na LinkedInie na przykład właśnie już takie disclaimery, które sobie chodzą i pod każdym komentarzem ktoś pisze wtedy, że to są moje prywatne poglądy i nie są związane z firmą X. Social media policy powinna też wyraźnie informować o tym, co jest przez firmę tolerowane w mediach społecznościowych, a co nie jest. Czyli w momencie, kiedy macie swoją misję, macie wizję, macie wartości, które firma wyznaje, one też powinny być opisane w social media policy i powinno być zaznaczone, czego pracownik nie może robić. Czyli na przykład jeśli mamy programy diversity i tym się chwalimy, to pracownik nie powinien przecież pisać publicznie postów, które są rasistowskie, homofobiczne czy mizoginiczne. Także social media policy powinna zawierać prostą i uproszczoną uproszczony proces reagowania na kryzysy. Czyli na przykład w momencie, kiedy zdarzy się pracownikowi kryzys albo widzi, że kryzys może wybuchnąć, bo coś się dzieje w danej sytuacji, on powinien tam też mieć opisaną procedurę, łącznie z informacjami kontaktowymi do działu komunikacji, do jednej osoby i też, żeby to nie był mail pod tytułem marketing@nazwafirmy.pl, tylko informacja, do kogo konkretnie ma skierować pytanie, czy informacja, do kogo ma konkretnie skierować, zaadresować ten problem, który widzi. No i ostatnia rzecz, to jest informacja o możliwych konsekwencjach za złamanie social media policy, bo konsekwencje zawsze, tak samo jak system kar i nagród, konsekwencje być muszą. Oczywiście nie powinniście od razu straszyć w tym social media policy zwolnieniem, ale konsekwencje, informacja o konsekwencjach powinna być, kiedy pracownik naraża was na kryzys wizerunkowy albo już któryś raz łamie tak naprawdę zasady, które podpisał, bo polityka mediów społecznościowych, ona powinna stanowić załącznik do, załóżmy, umowy. Czyli jeśli podpisujecie z pracownikiem umowę o pracę albo umowę ambasadorską, czy dokument właśnie employee advocacy i załączacie social media policy, pracownik powinien ją podpisać, że się z nią zapoznał i zrozumiał. Ale czy na pewno możemy ingerować? Tak jak mówię, możemy ingerować w tych dwóch sytuacjach, kiedy zasady są jasno opisane i zasadniczo, kiedy pracownik jest podpisany nazwą naszej firmy, natomiast też nie musimy się tych kryzysów obawiać. Powinniśmy pamiętać o tym, że to jest tak naprawdę sytuacja win-win. Firmie pomaga w doskonały sposób poprawić jakość swojej komunikacji i zmienić jej wydźwięk i zmienić jej model na wielu do wielu, z jeden do wielu i tak naprawdę sprawić, że firma będzie bardziej godna zaufania, ta komunikacja będzie ciekawsza, bo umówmy się, nas bardziej interesuje, co pisze dana osoba, a nie konkretna
firma, no chyba, że jesteśmy fanami, tak jak w przypadku Apple, ale to się rzadko zdarza, żeby firmy w sektorze B2B miały po prostu takich fanów jak Apple i takich iPhone'iarzy. No i często pojawia się też pytanie, czy pracownik, jeśli pracownik odejdzie, to po co w niego inwestować? I to jest obawa tak naprawdę każdego menadżera, który zarządza, czy to działem sprzedaży, czy to działem marketingu, czy prowadzi program employee advocacy w firmach. Natomiast nie musicie się tego obawiać, bo jest to tak naprawdę inwestycja z dwóch stron. Pracownik inwestuje swój czas, często po godzinach pracy także, żeby o rzeczach, które dzieją się w firmie informować. Poświęcać swój czas na to, żeby te profile w mediach społecznościowych zbudować, żeby być na tym LinkedIn, żeby komentować, żeby budować swoją markę osobistą. I wy także inwestujecie w tego pracownika. I w momencie, kiedy szanujecie się wzajemnie się szanujecie i wzajemnie dążycie do jednego celu, to jakby to ryzyko, że pracownik odejdzie, jest minimalne. Ale to musicie o tym pamiętać, że to jest sytuacja win-win, że tutaj idziecie ramię w ramię tak naprawdę do jednego celu, gracie do jednej bramki, a pracownik nie jest waszym wrogiem, a wy nie jesteście też wrogiem waszego pracownika, który jest także ambasadorem. No i tak naprawdę, jeśli macie pytania, to możecie zadawać je teraz, albo możecie łapać mnie w mediach społecznościowych, na mailu, czy na LinkedInie. Więc jeśli pytania, to teraz, bo wracamy za chwilę na stronę główną. Nie chcę być jak Dagmara Papulska, która przeciągnie i która zabierze ze sceny głównej uczestników. Ale jeśli macie pytania, to pytajcie, na każde postaram się odpowiedzieć. Czy macie pytania? O, widzę, że już osoby uciekają z pokoju, idą na scenę główną, ale jeśli macie pytania, to nie zadawajcie. Paweł Tatar, czy mam draft social media policy? Nie wiem, jak ci na to pytanie odpowiedzieć. Za bardzo. Drafty mam, natomiast ich nie udostępniam. Drafty, znaczy social media policy tworzy się indywidualnie tak naprawdę pod firmę. Pod jej potrzeby i pod jej pracowników. Poza tym to jest też praca, którą trzeba zrobić z prawnikiem, więc takich draftów po prostu nie udostępniam. Karolina Bielecka, czy kojarzysz jakieś badania odnośnie tego, jakie realnie jest ryzyko odejścia pracownika po tym, jak zadbano o jego brand personalny, o jego personal brand, o markę osobistą? Nie, Karolino, ale mogę takich badań poszukać. Chyba nawet wiem, gdzie mogę je znaleźć. Ryzyko jest dość małe, natomiast poszukam tych badań i jeśli do mnie się odezwiesz na LinkedInie i napiszesz mi taką prośbę jeszcze na LinkedInie, to Karolino, ja ci to podeślę. Jeśli ktoś będzie chciał oddać głos na mnie, to proszę o zagłosowanie na Grzegorza. Chciałbym, aby wygrał. A jeśli ktoś chciałby zagłosować na mnie, to ja poproszę o oddanie głosu na Marcina, bo też chciałbym, żeby wygrał. Doris Makrecka, z punktu widzenia rekrutego, to on tak się zawinie. Są badania, dlaczego na pewno pracownicy odchodzą z miejsca pracy. Są na pewno badania, dlaczego pracownik odchodzi z miejsca pracy. No i jakby głównym powodem, po pierwsze, są finanse, to musicie się odezwać do mnie. A drugim powodem to jest traktowanie nie fair. Więc w momencie, kiedy o to zadbamy i szanujemy naszego pracownika, to tak naprawdę to ta szansa i tworzymy mu fajne miejsce pracy, to ta szansa, że on odejdzie, to jest naprawdę minimalna, albo przynajmniej powie, że odchodzi, no bo tam dostał lepszą ofertę, na przykład finansową, więc wtedy też dział HR, czy na przykład menadżer może jakoś zareagować i na przykład dać tę podwyżkę, która się pracownikowi należy. Ja w ogóle rozwiązanie zasadę rynku pracownika i tego, że dział HR powinien być policją, która ma służyć ochronie pracowników, a nie tak naprawdę firmy. Pracownik odchodząc może zabrać swoich klientów ze sobą. Co wtedy?
Kamilo, zawsze jest tak, że jeśli pracujemy w sprzedaży na przykład i jesteśmy w mediach społecznościowych, to my zawsze budujemy naszą markę osobistą w jakiś tam sposób. I zawsze jest tak, że oczywiście oczywiście ci ludzie będą szli za nami, ale nie jest też tak, że oni od razu zmienią dostawcę. Są na to procesy, na przykład każdy sprzedawca powinien wszystko notować w CRM-ie. Wtedy w momencie, kiedy odchodzi, wy macie historię takich kontaktów, macie historię klienta, macie historię danego leadu, więc łatwiej jest nowej osobie wskoczyć w miejsce danego sprzedawcy, handlowca i zacząć budować relacje. Także jeśli rozstajecie się, uwaga, i to powiem, rozstajecie się w dobrych warunkach i na dobrych zasadach, także pracownik powinien poinformować klientów o tym, kto przejmuje jego obowiązki, kto ich od teraz będzie na przykład obsługiwał, albo kto się nimi zajmie. Bo taka praktyka po prostu jest normalna i powinna być normalna. Także dać szansę pracownikowi na to, żeby się pożegnał ze swoimi klientami, czy z osobami, z którymi te relacje budował. Oczywiście pracownik ma inne priorytety, bo czasami pieniądze nie wszystko, żeby pracownika zatrzymać. Owocowe czwartki też na przykład działają. Maurys Makacka, mam na blogu takie employer brandingowe FA, które rozpoczyna się pytaniem jednego z uczestników twojego szkolenia. O, bardzo fajnie. Doris, jeśli możesz, to podeślij nawet tutaj w linku, to żeby wszyscy sobie zobaczyli. I mogli wejść, ja też polecam bloga Doris, bo tam znajdziecie zacny content, merytoryczny i dobry. Polacy często nie lubią firm, dla których pracują, często nie lubią się z firmą utożsamiać, spokój, stosunki w firmach są bardzo różne, nie jesteśmy światowym liderem w tym zakresie, delikatnie mówiąc. Pytanie, czy to duży problem, poczekajcie, bo tutaj, czy to duży problem z pana punktu widzenia, czy ja sobie coś uroiłem? Panie Tomaszu, znaczy, może mi pan mówić na ty, będzie mi zdecydowanie milej niż takie panowanie. Ja odpowiem tak, że oczywiście jest tak, że w firmach są różne stosunki, czasem są napięcia, czasem są inne potrzeby, natomiast bardzo wiele osób utożsamia się z firmami. To nie jest tak, że pracownicy nie informują o tym, co się dzieje w firmach, bo uwaga, ponad 60% waszych pracowników, która jest w social media, ona i tak pisze, co robi w pracy i ona i tak mówi, jak jest w danej firmie. Ponad 60% pracowników, którzy mają social media, i tak reprezentuje waszą firmę w tym kanale i tak jest nieformalnymi ambasadorami waszej marki. Więc więc fajnie, jak to jest jakby ustrukturyzowane i usankcjonowane jakimś dokumentem. Ja w ogóle jestem fanem dokumentów, tabelek i tak dalej. Ale jak to jest usankcjonowane, oczywiście bez mnożenia jakiejś tam wybitnie skomplikowanej papierkologii. Natomiast także pamiętajcie, że w momencie, kiedy my naprawdę tworzymy miejsce pracy, które jest pracownikowi przyjazne, kiedy my mamy różne programy, które go zaktywizują i kiedy on się czuje w firmie fajnie, dobrze i bezpiecznie, wie, że firma jest wypłacalna, wie, że tam jest szanowany, wie, że firma robi fajne rzeczy, bo prowadzi na przykład działania CSR-owe, to nie jest tak, że on się w ogóle z nią nie utożsamia i chce mieć święty spokój. Pracownicy angażują się w życie firmowe, nie tylko w integrację. Było robione chyba 2 lata temu albo 3 lata temu takie badanie a propos wigilii firmowych i na przykład wiecie, co pracownicy odpowiadali? Odpowiadali, że zamiast wigilii filmowej w jakiejś knajpie czy restauracji takiej strasznie sztucznej integracji, oni woleliby na przykład robić paczki dla biednych dzieciaków albo dla seniorów właśnie w swoich działach i w ten sposób się integrować, albo między działami. To jest dużo fajniejsze, tylko że jakby pracownicy też, znając naszego pracownika, znając jego potrzeby, też możemy inaczej do niego podchodzić. I proponować te inne działania, które nie są takie standardowe. Tak, bo branding to o tym na panelu równoległym opowiada właśnie, albo już skończyła Paulina Mazur, która jest ekspertką właśnie od boss brandingu. Czy macie jeszcze pytania? Pytanie, dlaczego nie lubimy?
Dlaczego nie lubimy firmy? Nie lubimy firm często dlatego, że po prostu nas źle traktują. Często nie płacą, często mamy złych przełożonych. Znaczy przełożonych, którzy się mało nami przyjmują albo są nieznośni i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Tych powodów jest sporo. Natomiast ja bym się zapytał, dlaczego lubimy jednak firmy i dlaczego się z firmami utożsamiamy. A utożsamiamy się, kiedy z firmą, w której pracujemy, mamy też podobny zestaw wartości i kiedy mamy i jasne obowiązki, i jasne cele, i kiedy naprawdę jesteśmy traktowani fair. Jeśli macie jakieś pytania, to zadawajcie. Czy macie pytania? Bo jeśli nie macie pytań, to ja Was zapraszam w takim razie na scenę główną, gdzie teraz jest case study prezentowany przez m.in. Marcina Skołowskiego, więc ja Was tam zapraszam, przechodźcie na scenę główną. Jeśli macie pytania, to tak jak widzicie na slajdzie, możecie pisać do mnie na g.miecznikowski@sherby.pl albo zagadywać mnie na LinkedInie. W ogóle jeśli chcecie mnie dodać do kontaktów na LinkedInie, też będzie mi bardzo miło, jeśli będziecie chcieli się znetworkować, więc do zobaczenia w takim razie. I widzimy się na LinkedInie. Dzięki wielkie, że byliście, że wytrzymaliście ze mną godzinę. I głosujcie na Marcina Banaszkiewicza.